Witam Państwa serdecznie, nazywam się Gabriel Maciejewski. Spotykamy się w naszym studiu jak zwykle po to, żeby rozmawiać o książkach. Nie tylko o książkach wydawanych przez nasze wydawnictwo, ale także o książkach z innych wydawnictw. A dzisiaj mamy produkt szczególny, bo produkt, który w zasadzie wymyka się definicją. Jego autorem jest Paweł Zych, nasz kolega bloger, o którym Państwo na pewno słyszeli, którego Państwo znają i który jest autorem zupełnie fantastycznych ilustracji do książek, które wydaje wydawnictwo Bosch. Teraz Paweł założył własne wydawnictwo i publikuje treści, które są po prostu omawiane wcześniej na naszym blogowisku Szkoła Nawigatorów. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że jestem jednym z kilku inspiratorów powstania tego dzieła, czego nie będę ukrywał i nie będę tutaj demonstrował jakiejś fałszywej skromności. Pokażę Państwu okładkę. Dzieło nazywa się Dobre czasy, czyli jak zarobić w średniowieczu i przede wszystkim rozprawia się z mitem średniowiecza jako epoki zacofanej. O czym jest ta ilustrowana książka? Proszę Państwa, o technologiach w dawnych czasach. O technologiach w czasach, kiedy nie było innego napędu dla cywilizacji poza siłą mięśni ludzkich i zwierzęcych. Bogactwo tych technologii oraz efektów ich pracy jest po prostu wstrząsające. Na dzień dobry mamy średniowieczne miasto z katedrą. Tak? Nie wiem, co to jest za katedra, podejrzewam, że burż, ale dawno już rozpoznawałem kościoły i mogę się pomylić, ale no nieważne. W końcu jest to jedna z gotyckich katedr północno-zachodniej Europy. Proszę Państwa, żeby nie było, że no, ta książka powstawała bardzo długo, natomiast ona była już gotowa na wiosnę, a Paweł zaczął pracę nad nią chyba późnym latem zeszłego roku, czyli tak naprawdę narysował to wszystko, tę wstrząsającą ilość ilustracji, narysował przez pół roku, następnie no, przygotowanie do druku, jakieś korekty, no i samo szukanie drukarni zajęło mu dużo czasu, ale w sumie w rok i kawałek powstał ten produkt. To jest coś nieprawdopodobnego. Nieprawdopodobnego. Ja borykam się z różnymi wydawcami, od których chciałbym kupić książki, które uważam, że są warte tego, by je zaprezentować, sprzedać, zapoznać z nimi publiczność i jak słyszę terminy realizacji, to po prostu siwieje. To jest po prostu skrajna nieodpowiedzialność. Skrajna nieodpowiedzialność. Przeciąganie terminu wydawania ważnych książek. Paweł wszystko zrobił w terminie. Proszę Państwa, wyklejka w środku. Tu są ceny produktów. W groszach. Każdy od samego początku widzimy, jak poważne zamierzenie edukacyjne podjął autor, czyli Paweł Zych. Przede wszystkim mamy właśnie to, czyli ceny poszczególnych produktów pierwszej potrzeby. Ile co kosztowało w XIII wieku. Każdy sobie może zobaczyć, potem policzyć. To są wszystko dane wzięte z poważnych publikacji naukowych, a nie dane, które zostały wyciągnięte z internetu, proszę Państwa, i nie znajdują pokrycia. Nie będę pokazywał wszystkich plansz, bo to się mija z celem. W końcu chodzi o to, żeby ludzie kupowali tę książkę i sami mieli jakąś frajdę i przygodę z tym związaną, ze śledzenia tych wszystkich ilustracji, odnajdywania ciekawych szczegółów, poznawania tekstu. Na początek mamy życie w średniowiecznej wsi. Jak wyglądało i jakie czynności wykonywali wieśniacy, żeby przeżyć, żeby utrzymać swojego pana, którego własnością byli, a także żeby w coś zainwestować, tak, co pozwoli im przetrwać kolejne lata i usprawnić działalność swojego gospodarstwa. Oprócz ilustracji jest tekst, bardzo ładnie podzielony na poszczególne zagadnienia, z wyjaśnieniem pojęć, których dzisiaj wiele osób nie kojarzy, tak, bo co to jest stodoła, tak? No ja wiem, tak? Państwo też pewnie wiecie, ale niektórzy nie wiedzą. Myślą, że to klub w Warszawie, gdzie się odbywają studenckie imprezy. Tutaj mamy przegląd zawodów związanych z aktywnością, z pracą na wsi. A, i to jest porównanie wsi przed wprowadzeniem trójpolówki i po wprowadzeniu trójpolówki. To jest szalenie istotne, dlatego że to wszystko ma podstawy w tekstach naukowych, tak jak powiedziałem, tak samo jak te ceny. To jest zwizualizowana historia średniowiecznej ekonomii.
Mamy wszystko po kolei. Wypalanie cegieł, kowalstwo, hutę, gospodarkę leśną. Ja oczywiście klasztor, gdzie Paweł, który mieszka w Poznaniu, ale pochodzi z województwa świętokrzyskiego, urodził się w Starachowicach, żywi wielki sentyment do województwa świętokrzyskiego, no więc oczywiście klasztor to klasztor w Wąchocku. Wszyscy to rozpoznają. Mnie osobiście, proszę Państwa, najbardziej cieszy, a wiele jest o transporcie drogowym i wodnym, to jest szalenie istotne. Mnie osobiście najbardziej cieszy, proszę Państwa, to, ponieważ to właśnie z mojej inspiracji powstała ta plansza, ponieważ to ja w całkowitym obłędzie, nie wiedząc z jakim to się spotka odbiorem, zacząłem eksploatować temat roślin barwierskich i będę to czynił dalej, bo to jest szalenie ciekawe i wszystkie wielkie fortuny średniowiecza i doby nowożytnej, proszę Państwa, czy to fortuna Fugera, czy to fortuny bankierów langwedockich w XVI wieku, wszystko to zaczyna się od farbowania tkanin i od uprawy roślin barwierskich, czyli to był ten początek największych, gigantycznych pieniędzy, które następnie były inwestowane w inne branże, przeważnie w metalurgię. Ale wszystko zaczynało się od upraw barwników. I tutaj, proszę, Paweł pięknie to wszystko zilustrował. Świetnie to wygląda. Każdy kolor i każda roślina barwierska ma osobny dział, tak? Osobną rubrykę, zilustrowaną oczywiście, gdzie jest przedstawiona ona sama, technologia zbioru i technologia produkcji barwnika. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy, bo ja przyznam się, że jeszcze do końca nie zdążyłem przejrzeć tej publikacji. Mamy oczywiście katedrę, tak? I życie w mieście, życie wokół wielkiego miejskiego kościoła. Paweł jest architektem, więc sporo tutaj jest spraw poświęconych architekturze i detalowi architektonicznemu, a także kwestiom konstrukcji, czyli dlaczego to wszystko stało. Tak? I dlaczego stoi do tej pory. A tutaj mamy kopalnię. To też mój drugi ulubiony temat obok barwników. Ja myślę, że do spraw górniczych będziemy jeszcze wracać, bo trochę ostatnio po macoszemu były traktowane, ale trzeba będzie do tego wszystkiego wrócić. Proszę Państwa, przepiękna, przebogata, fantastyczna książka, która nie jest zbiorem wymysłów, nie jest zbiorem fantazji, ale zbiorem autentycznych interpretacji rysunkowych faktów, które ustalili historycy. A na koniec mamy mapę handlową Europy z największymi, najważniejszymi ośrodkami handlowymi. Szczerze Państwa do tego zachęcam. Będziemy jeszcze do tego wracać w różnych szczegółowych bardziej omówieniach. O, tutaj mamy tabelkę, czym handlowano, jakie były produkty pozyskiwane w poszczególnych obszarach i w jakich ilościach to było przewożone i gdzie. No i oczywiście na koniec rozdział poświęcony pieniądzom i inwestycjom. Proszę Państwa, absolutnie unikatowa rzecz. Absolutnie unikatowa. Mam nadzieję, że Paweł zgłosi to jako wydawca do serii rozmaitych nagród, bo to jest warte tego i że ta książka zostanie doceniona, a być może, bo tak powinno być, wpisana na listę lektur. To jeżeli cokolwiek powinno być, znajdować się na liście lektur, czy też lektur pomocniczych w szkole, do nauki historii, to właśnie ten album Pawła Zycha, Dobre czasy, czyli Jak zarobić w średniowieczu. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Wiele zależy od samego autora. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia.